Witam Polacy. W te deszczowe, martowskie, zimne dni, a i również dni, gdzie pytanie Polski poległo w gruzach w Unii Europejskiej, w parlamencie. Wszyscy członki, ale my widzimy sami, że wszystkich jak takowych nie ma, a są tylko 2-3 lidera weimarskiego tego trójkąta, które na wszystkich wpływają. Ale sens w innym, że już banderowcy nie winni w tym. W głosowaniu po Tusku, reszta. I na czym uwagę zakcentować chcę Polacy jeszcze przed tropieniem kłamstw, oszustw i szatanskich podejść do sprawy racji stanu Polski. Od tego pseudoksiądza Zalewskiego, który wykorzystuje dla swoich złych dział sutanę jak ozdobę. No i właśnie, sprawa właśnie, że nie tylko w Polsce, że za Polskę zadecydowali, ale sprawa we wpływach Polski. Dlaczego tak się brnie? W tych wpływach Polski nie tylko wewnętrznych, ale zewnętrznych i reszta. I po raz kolejny, Polacy, dlaczego tak się w Polsce tyle zła i tyle idiotyzmu, i tyle wszystkiego, co i w Ukrainie również. Tylko Polska jest pobogatszy kraj i do niej lecą biedniejsi Ukraińcy. Jak co wziąć globalny kontekst, to pozytywnie, że w czasy rządu PiS Polska przyjednała się do tłonie 20 krajów wielkich, bogatych i reszta. Kiedy już Ukraina przyjedna się do 20 militarnych potężnych krajów, na pewno nie za rządy Poroszenka, to już 100%. Ale z ogólnieniem wejdziemy bardziej w wąski kąt patrzenia na to, jak ludzie przyjmują w Polsce chrześcijaństwo. I przed tym, jak to zacząć, można powiedzieć tak, że czym odróżnia się Arab od katolika lub od chrześcijanina? Teraz prawie niczym. To teraz niestety. Tylko deklarujemy my, chrześcijanie, o Trójcy, Duch Święty, Bóg i Jezus Chrystus. Reszta to tylko śpiewy, a u Arabów, u muzułman tylko stanie na czworo i modlitwa też, worship. Tutaj też żadnej mowy o prawdzie nie ma. Jak to tak? Ja nie mówię o jakiejś prawdzie, nie mówię, która powinna niby to odzwierciedlać się od tego profesora pseudoksiądza Zalewskiego. Broń Boże, jaka prawda od takiego, którego już i Putin, i szatan już zreperował, nakierował na swój, na propagandę siania nienawiści do UPA, banderowców, do Ukraińców, żeby to powiązać. I to ja powiem, przez kłamstwo właśnie, że. To tak samo jak mówienie tylko to, że Biblia sama zawiera w sobie świętych aniołków pięknych, których i dzieciaki, i starzy Polacy powinni kochać, lubić, i wtedy oni też będą latali z tymi aniołkami do wiecznie i za życie. I tak. Ale tak nie ma, bo wystarczy nie dla dzieci właśnie poczytać książkę Stary Testament, Old Testament, Jezusa Nawina i Ruf, żeby popatrzeć, ocenić i z logiką wydarzeń, które były przed chrześcijaństwem, wynikli od Kaina, Mozesa, Dawida i reszta. W kościele, jak i na modlitwach muzułmańskich, tylko śpiewają. I czasami coś pięknego mówią. Takie kurtuazyjne, coś spektakularne i reszta. Jak to działa na chrześcijanina? Działa to tak. On liczy siebie świętym, wychodzi z kościoła bez prawdy.
Jakie tam trapienia, prawda? W ogóle on liczy siebie wyższością, bo reszta to taka, to szmaty, to tam antychrysty lub ateiści, lub tam i inowiercy, a tym bardziej jeszcze tam ci brudasi, tam prawosławni, tam protestanci. Nie, a oni są święci, bo im to powiedział ksiądz. I tyle. On nie powiedział tam prawdę, która jak link zawiera w sobie odpowiedzialność człowieka przed mówieniem nieprawdy i traktowaniem i siebie, i swojego otoczenia też odpowiedzialnością przed nieprawdą. Trzymania swoich dzieci w zasadach nieprawdy przez męczennictwo, przez bohaterów narodowych, przez wszystko to, co zawiera dobro polskie i walkę za Polskę. Oni zaczynają to traktować po swojemu. Tylko, niestety. Dlatego, kto są większym chrześcijaninem, ten człowiek, na przykład ja, który wytłumaczył inną stronę, pogląd Ukraińców, którzy poszli do dywizji Galiczyna, Galicyn, dywizja SS, SS, Marses, lub tylko to, co mówi ten Zalewski. To sądzić już samym Polakom, bo oni mają mózg, w przeciwieństwie do innych wielkich narodów, niechrześcijańskich na przykład. To, co ja mówię, to mówię tylko przez ten program po telewizji Polonia TVP. Nazywa się film, no zwykle dokumentalny, postanowczy film Koroszcianin, Wielkie Pojednania. No i niestety tam są i kobieta, która na Majdanie była i z grekokatolickimi ksiądzami spotykała się. Bardzo fajna kobieta, ale też uległa w gruzy propagandy, wątpię, żeby pieniędzy, tego nacisku, tego Zalewskiego, którym kieruje szatan Gundziajew moskiewski. No jak są oni tam, niby to tam księdze, to po linii tej Gundziajewskiej. A Gundziajewa Putin trzyma, tak. A tam już rozchodzi się i po Polsce, Czechy, no wszędzie. Wpływy, my wiemy. I sens jeszcze taka sprawa. Dla kodowców i muzułman to tacy, takie mówienie, no, oni patrzeć mogą właśnie, ale sądzić o tym oni nie mogą, bo to tylko wewnętrzne sprawy chrześcijan, o czym my tutaj mówimy. Tym bardziej, że Polacy wkrótce będzie rocznicy, kolejne, i Huty Pieniackiej, i niestety Koroszcianina, i wiele, wiele innych miejsc, po którym prawie po wszystkim ten pseudoksiędz Zalewski stworzył swoje pseudodokumentalne filmy, kłamstwa których my i trapimy tutaj, właśnie że. Bo odczucie niestety męczennictwa u Polaków już wywołuje się takim sposobem, że dzień, dwa, oni tam w internecie wszędzie siedzą i gromy wysyłają na Ukraińców, że nie takie orangutany, ci Ukraińcy bezserdeczni, bezwzględni, no krótce zabójcy, maniacy, a oni są tacy święci, tylko, no Polacy, że to są tylko takie święci, że tylko przez to, co oni Polacy święci, to ich i zabijali ci brudasy Ukraińcy. Wyobraźcie, jaką pogańską nieczystość niesie w duszy, wkłada ten, nie tylko ten, profesoriszka, pseudoksiążyk Zalewski. I wiele setki, nawet może i tysięcy innych. A potem na następny dzień Polacy zaczynają swoje sprawy. Jaka tam Wołyń, co tam? Od kiedy wszyscy, i oni jak z kościoła wychodzą, takie ważne persony, tak samo i po tych dniach oni takie sobie, brudasi, tutaj nas zabijali, tylko za to są my Polacy. A my to sobie, kurwa, święci wszyscy. My, nasz duch podnosi się. A potem ich kot znów
No, krótce. I żeby takiego nie było, żeby naprawdę Duch Święty zapanował nad Polską. Dlatego my wkładamy Polakom prawdę. Ja nie boję się, że Polak od tej prawdy, no nie to, co tam załama się, a stanie idiotem, lub on wykorzysta tą prawdę w jakiś idiotyczny sposób. Jak mówili WSowcy, Tuskowcy, Szmurskowcy i różne ich czeledź i kwadrille, że nie wolno mówić Polakom tam całość prawdy, bo wiesz, oni tacy sami, że to tak samo prawdę mówić jak przestępcu, bo prawda to co? To wiedza? No właśnie, że wiedza. Jak przestępcu powiesz numer tam karty bankowskiej, bankowej lub czy nie numer ten, PIN kod. Potem jak powiesz, gdzie klucze leżą od kwartyry, tam gdzie pieniądze leżą, to wszystko powiesz, o której godzinie tam nie będzie tego, siego i już porabowana. Nie w tym kontekście, a w tym kontekście, żeby tą prawdę nie włamywali się do kościołów pseudonarodowcy ze swoimi pogańskimi sztandarami, a tak, żeby ta prawda zapanowała z pomocą Ducha Świętego. Dlatego i mówię, prawda połączona z Biblią, czytaniem, wiarą w Biblię, bo dla co? Dla Polaka wiara. Jest. No co? No tak. A? Tak, że to on liczy, że to najpierw chodzenie do kościołu, po drugie to spowiedź, no i trzecie, takie wszystkie reguły też powiązane, czytania tam, la-la-la, podniesienie w duchie, w takim podniesieniu. A to, co liczy się o prawdzie, o logice, o tam, gdzie trzeba powiązywać wydarzenia dzisiejszych dni do biblijnych wydarzeń. Skąd? Tego nie ma. Dlatego i polskie katolictwo, tam, gdzie i nie ma czystca, tam, gdzie nie powinien być przymusowy celibat, tam, gdzie idolopokłonstwo nie powinno istnieć. Kurde, to wszystko istnieje w polskim kościele. Dlatego ja mówię. Dla wewnętrznego wykorzystania ta wiedza i powinna być, i jak prawda, być w Polakach, siedzieć na ogół, nie dozwalać, żeby Ukraińcy też traktowali i wykorzystywali tą prawdę przeciw Polaków, Polaki przeciw Ukraińców. I również Polacy i Ukraińcy przeciw jeszcze kogoś, bo to pogarda, a to karane Gospodem naszym wszechmogącym. To, co wczoraj Rafał Zymkiewicz na TVP będzie wypuszczał na Ukrainę grom, molnia, brzmi, niepogany, szajsa, to tacy oni o nas proszą, zlażą za nami, a my patrzcie, jakie my, o, Polacy, oni nam zrobili rzeź. Tylko za to, co my Polacy, a teraz lażą za nami, dajcie pieniędzy, daj, no kurde, cyganie. No. A tymczasem Ukraińcy w ten sam dzień, blin, parę słów by chciał powiedzieć temu Rafał Zimkiewiczu, brzydkich bardzo parę słów, żeby on tą pelkę zamknął swoją. No dobrze. Giną, krew oddają swoją za tę ciepłą dupę, srakiem tego Zimkiewicza. A on już na następny dzień, a wesoły znów. A fakt za jego wesołość przyjemność. Giną Ukraińcy na froncie. Że nie ma tych band w Warszawie, nie łażą oni tych z kalasznikowymi. Nie wymagają bandziorskiej, nie ma tam pruszkowskiej mafii. Bo taka sama mafia jak na Krymie w 90-tych była, taka sama mafia i w Warszawie była, tam gdzie wszyscy politycy i takie publicyści i takie kurde ich WSI brała i rzucała do pierdla. A lub lepiej do pierdla niż do lasu od sasu. Zakopywali, rabowali i wyrzucali. A teraz on kurde taki śmiały, ten Rafał Zymkiewicz, dzięki ukraińskiej krwi oddanej, mazafak. Przepraszam, chciałem to wszystko powiedzieć.
najpierw do uwertury, ale powiem to na końcu, bo wszystko już powiedział i tak już zbyt wiele czasu pańskiego, przepraszam, zabrał. W filmie trwa taki kontekst, że przyszli Ukraińcy, bandy z bandy, czy z UPA, no krótko, Ukraińcy, bandy UPA, to pojedno to w jedno to samo, a niech to będzie. Z sakierami, z rusznicami, tam, ze zbrojnią do miasta Koroszczanina. I zaczęli zabijać pokojowych mieszkańców. Zabijali, pokojowe dzieci, tam większość dzieci zginęło, kobiet. I na końcu ten z takim martwym głosem zagrobnym mówię, że i, ale oni tak i nie zdobyli go. Coś oni tam zdobywali, tylko pół filma zobaczył. Resztę szukał cały tydzień. Przy tym na początku był taki bardzo emocyjny. Chciał to wyłożyć wam, a teraz muszę poczekam tam tydzień. Nigdzie, nie w YouTube, nigdzie, w powtórki chciałem coś nagrać na kamerę, tylko żeby uzupełnić się, że ja mówię to, przeskazuję słowami z filmu, ale tak po pamięci mówię, że oni rżnęli, zabijali, ale nie zdobyli. Ja tak zrozumiał, kościoła nie zdobyli. Co stało na oporem, że ci, jak on mówi, bandy, ze zbrojnią, wszystko, przyszli do pokojowych obywateli Polaków, ale nie zdobyli coś, co chcieli zdobyć. To co? Fluidy Polaków na nich podziałały i oni przestali, popatrzyli, co oni narobili i powiedzieli, wyrzucili to wszystko, stali na kolana i powiedzieli, my już nie chcemy nic zdobywać, przeproście nas, my odchodzimy i... Tak nie było. Właśnie, że to czym jeszcze, jaki opór mogli stawiać w ogóle pokojowe Polacy na to, co Ukraińcy, czy jak mówią ten Zalewski, brudasie, tam zabójcy, maniacy, nie zdobyli tych pokojowych Polaków. No to oczywiste, że ktoś stawiał z Polaków opór. A my znamy, że to ten Kroszczanin był niedaleko od Brodów. A Brody niedaleko od Huty Pieniackie. Tam, gdzie komuniści, partyzanci przed tym, jak weszli oddziały Wehrmachtu i razem z następcami pierwszej dywizji Galiczyna, która potem stała. A jakiś tam oddział, mówią, już nie pamiętam, jakiś oddział. A na początku mówili w ogóle UPA i Galiczyna razem, ale oni nie byli, jak teraz my wiemy, razem, a była tylko dywizja Galiczyna i Wehrmacht pod dowództwem Wehrmachta spalili tam wiochę, bo tam był oporny punkt partyzantki radzieckiej, która wrobiła pokojowych mieszkańców i kiedy Wehrmacht z Galicji wchodził, to tam ich przywitał ogień karabinu maszynowego z wieży kościoła. Co było w Koroszczaninie, my nie wiemy. Ale ten sens, co już człowiek klamie, tak oczywiste, że przyszli ze zbrojnią, a tutaj no, kobiety i dzieci. I oni nie zdobyli. To co, u dzieci jakiś tam laser był. No wiecie, Polacy. Tak już takie kłamstwo, na tyle obrzydliwie. Tak się, no to brzydko wygląda, haniebnie. I druga część na końcu. Mówię, jakiś zwyrodniałec, niby to Ukraińiec, że, a tłumaczy się w tym samym filmie, tylko na końcu. Tłumaczy się po polsku, a on niby to Ukraińiec, żadnego sprawdzenia, kto to za Ukraińc, a może i Ukraińc, ale jakaś paskuda putynowska. Mówi, że oni, my, tobież Ukraińcy, żyli dusza w duszu
z ruskimi, Росіянами. А потім раптом через політиків почалася та війна 14-го року, яка на Донбасі ще почала. То він так і мовив. Ну, вічі, ну, це, ну, я можу, увірте, можу тільки цитувати то, що він повідав. Може, не прецизійно дословно, але сенс такий самий, що, ну, намагав, щоб приказати ten сенс праві дословно. Не може знали ще того фільміку, попросту того Залівського. Чому ж його вже не показуємо, так як не показуємо пике тваж Сімашко вже великий час з тієї циганком з друтим кольчастим, з дітьми йому помішаними в 2004 чи якимось там року. Ну, житше в ті мартовські зимні хлопні, дешові дні полякам огльондач, барчі, ну, ковбойські фільми американські, голівудські, ніж те залєвське кламство поляці. Не стите. Не може Польська творить ще своє, правда, несло продукції, бо вона цілу час ще боє Росії. І боє ще же тен газ, який поплине через Nord Stream 2, як і зараз українці в Європі купують тим самим російський газ, так і поляці будуть купувати в Європі його навіть дорожче, ніж би через Росію вони би купували. Але Росія не хоче будувати через Україну, люб через Польське. Відомо через це, бо вона хоче над кимсь домінувати. А над ким вона може ще домінувати, як не над слабими панствами? Польська, Україна, які домінують ще самі над собою. Вона не йде домінувати там до казахів, бо там або ж там мільйонів вінці казахів прийде до росіян, люб там над хінчиками. І здепче там роси разом з тим в дупу вчиснув собі тон бронь нуклеарну до порівняння з хінами. Для того вона і депче цілий час, отакі на пол сателіти панства, які не можуть позбити своїх юдомафійних, вагулі мафійних жондов. І не можуть позбити погарди між собою. Не можуть позбити такого трибомишлення, яке зараз панує нестати ве всіх псевдорухах сполечних. І в Україні теж, тільки Україна зараз дуже навчена чимсь. То, що не навчена в Польщі. Нестати, не дай Бог, щоб ті научки приходили на очі. Нехай вони будуть тільки теоретичні для поляків. Поздравляю. Слава Україні! Слава!